Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem o glicerynie, ponieważ raz, że obiecałam Wam, że teraz w najbliższych dniach pojawi się właśnie filmik o tematyce jakiegoś składniku kosmetyku. Wiem, miało się to pojawić wczoraj, ale słuchajcie kochani, wczoraj byłam tak chora, że nie dałam rady tego nagrać. Dzisiaj też jeszcze ciągam nosem, nos mam cały czerwony, wyglądam pewnie jakbym miała za chwilę zejść z tego świata. Bo czuję się dosyć niefajnie, ale ja mogę mówić, więc postanowiłam, że dobra, trudno jak wygląda, może jakoś to przeżyjecie w ogóle. Ale postanowiłam nagrać dla Was filmik, bo obiecałam, ja słowa dotrzymuję, więc przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem o glicerynie. To jest dosyć krótki temat, tutaj się za dużo nie będę wywodziła na jego temat, powiem co najważniejsze. A dlaczego glicerna? Dlatego, że dostałam od jednej z Was pytanie w ogóle o glicerynę. Czy jest ona również tak szkodliwym składnikiem jak parafina, ponieważ dosyć często można ją spotkać w kosmetykach, tak samo jak parafinę, często można ją spotkać mniej więcej na tym samym miejscu, bo pierwszym bądź drugim. Więc stwierdziłam, że dobra, fajnie, nagram taki filmik, aby też inne osoby mogły się dowiedzieć, o co chodzi z tą parafiną. I tak, o co chodzi z parafiną? Jejku, nie z parafiną, tylko z gliceryną. Gliceryna jest to alkohol cukrowy, jest to składnik kosmetyków pozyskiwany raczej syntetycznie, chociaż naturalna też jest i w kosmetykach bio, eko, naturalnie spotykana jest ta naturalna, jest ona pozyskiwana z roślin, odpowiednio tam te wszystkie tłuszcze, często olej kokosowy czy kakaowy jest przeprowadzany. I tam jest ich różne reakcje i się uzyskuje tą glicerynę. Nieważne w sumie jak to się dzieje, bo sądzę, że nikogo to nie obchodzi za bardzo. Więc naturalna też istnieje, chociaż ta, ona jest droższa, wiadomo, no bo co jest naturalne, to jest droższe. Ta syntetyczna jest tańsza i zazwyczaj w kosmetykach występuje ta syntetyczna produkowana w laboratoriach. I co dalej? Może w ogóle, czy ona jest zła? Zacznę od tego, bo dalsze omawianie będzie właśnie zależne od tego, co teraz powiem. Otóż nie, gliceryna jest dobrym składnikiem. Gliceryna w odróżnieniu od parafiny jest nawet, bym powiedziała, w porównaniu do parafiny świetnym składnikiem. I ja jestem właśnie za tym, aby producenci, jeśli już chcą czymś zapchać kosmetyk, niech go zapchają gliceryną, a nie parafiną, bo gliceryna coś wnosi, coś daje. Nie zapycha, nie jest tak... Dla mnie parafina jest po prostu zbędnym składnikiem, w ogóle go tam nie powinno być, a wręcz szkodliwym. A gliceryna, kiedy już producent chce włożyć coś taniego do kosmetyku, to dla mnie to jest super, że to jest właśnie gliceryna, a nie ta okropna parafina. I teraz tak, co robi gliceryna? Gliceryna w odpowiednim stężeniu, a raczej w takim stężeniu zazwyczaj jest stosowana, bardzo fajnie nawilża naszą skórę. Ona ma właśnie higroskopijne, tak samo jak mocznik, ja już o tym mówiłam właśnie przy moczniku, a więc ona świetnie wiąże wodę i wilgoć z powietrza i z otoczenia swojego. A więc gliceryna zaaplikowana na naszą skórę przenika do skóry, ona ma możliwość przenikania do głębokich warstw skóry, ona wnika w przestrzenie międzykomórkowe w naszej skórze, tam się gromadzi i tam ściąga całą wilgoć z powietrza, z otoczenia i tak dalej. Znaczy, gdy zastosujemy ją w zbyt wysokim stężeniu, więc jeżeli kupujecie sobie sami glicerynę i chcecie sobie zrobić, nie wiem, tonik czy krem z gliceryną, to uważajcie na stężenie, bo ona gdy jest w zbyt wysokim stężeniu, to ma tak silne właściwości higroskopijne, że będzie pochłaniała wodę z Waszej skóry, czyli da efekt odwrotny i spowoduje odwodnienie na Waszej skóry i przesuszenie. Ale w takim stężeniu jest raczej niestosowana, chyba że sami szkodę sobie zrobimy, no więc lepiej się z tym w ogóle zapoznać najpierw. No ale załóżmy, że producenci stosują ją w odpowiednim stężeniu w tych wszystkich kosmetykach i ona właśnie cudownie nawilża. Dzięki temu też ona osłania naszą skórę, tworzy taki delikatny film, który chłonie wodę, nie wypuszcza tej wody z naszej skóry, więc jest super, naprawdę nawilża ekstra. Łagodzi podrażnienia, więc jest ogólnie do takiej skóry wrażliwej, do na przykład po depilacjach, kiedy mamy straszne podrażnienia. W ogóle właśnie wszystkie te cukry mają takie działanie, że są właśnie ochraniają, nawilżają, regenerują, ona świetnie regeneruje. Co tu jeszcze? Mam oczywiście moją kartkę, moją ściągawkę, żeby Wam wszystko podać, powiedzieć, opowiedzieć. Osłania, chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, więc właśnie dla skóry wrażliwej, dla skóry takiej narażonej na jakieś czynniki zewnętrzne.
łagodzi podrażnienia i koi skórę, czyli w kosmetykach regenerujących, w balsamach regenerujących, w mleczkach, masłach i tak dalej. Silnie wygładza i regeneruje skórę, tak, to też prawda, no ale to wszystko wiąże się z namierzeniem, bo namierzona skóra jest jędrna, napięta, elastyczna, piękna, więc ona też spłuca, wygładza zmarszczki w pewnym stopniu, więc jest polecana w kosmetykach do cery dojrzałej. Tak samo w wszelkich balsamach do ciała, no ogólnie we wszystkich kremach. Właśnie ona bardzo często spotykane są kremy do rąk i do stóp glicerynowe i większość ludzi stąd kojarzy w ogóle glicerynę i to ma swoje znaczenie, bo właśnie gliceryna świetnie nawilżenia, ona się nadaje do rąk, do stóp, no idealnie, to jest naprawdę jeden z lepszych, właśnie tak samo jak mocznik, składników do stóp i do dłoni, więc super. Dodatkowo ona ma działanie długotrwałe, jej działanie utrzymuje się około doby i tak dalej, więc balsamy można stosować raz dziennie i będzie wszystko super. Tak samo super są z gliceryną żele pod prysznic. Żele pod prysznic z gliceryną nie przesuszają skóry, a wręcz nawet mogą ją nawilżać, więc super. Co dalej? Szampony i odżywki do włosów z gliceryną też są świetne, bo one naprawdę nawilżają włosy, nawilżają nam skórę głowy, nie powodując dodatkowych jakichś problemów. Nawilżają pięknie, powodują, że te włosy stają się takie sypkie, piękne, błyszczące. Odżywki powodują też, że te włosy stają się grubsze, więc naprawdę super, widzicie. To nie jest szkodliwy składnik. Dla mnie naprawdę, jeżeli producent zamiast parafiny wkłada glicerynę, to dla mnie już jest super i rozumiem to wszystko, o co mu chodzi. I cenię takiego producenta kosmetyków, który myśli nie tylko o tym, jak zarobić, ale też, żeby zadowolić i spełnić wymagania właśnie kupującego. Co tutaj dalej? Dalej chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że ogólnie gliceryna jest też właśnie pod tym względem korzystna, że dodaje się dlatego, że ona wiążąc tą wilgoć powoduje, że kosmetyki nie wysychają tak szybko, więc to też jest super. Nie wysychają tak szybko, dzięki nim też kosmetyki mają taką jedwabistą konsystencję, ładnie się rozsmarowywują, więc widzicie, to jest, polepsza efekty, ale również przynosi nam coś dobrego. To nie jest tylko tak, że on jest zapychaczem i to, żeby nam super się fajnie rozsmarowywało krem, ale widzicie, dodatkowo jeszcze nas nawilży, zregeneruje, odżywi, no naprawdę, naprawdę fajnie. Co też jest fajne. Fajne są też kosmetyki z gliceryną na zimę, ponieważ gliceryna obniża temperaturę topnienia wody, więc też super, tak szybko ta woda nie zamarza, więc fajnie. Gliceryna właśnie w kremach do rąk, w kremach do twarzy, super. No i też, że regeneruje, no to zimą też, no ale o zimie to już chyba mam nadzieję, że nie muszę mówić. Wrócimy do tego tematu za jakiś czas. Co dalej? Aha, ważne jest jeszcze, że gliceryna niweluje ten wysuszające działanie alkoholu etylowego. To też jest ważne, bo jeżeli na przykład widzimy, że mamy tonik, na pierwszym miejscu ma alkohol etylowy, na drugim ma glicerynę, czy odwrotnie jeszcze, no to chociaż odwrotnie to się rzadko pewnie spotyka, ale jeżeli ma alkohol, później glicerynę w składzie, no to ten tonik nie będzie tak szkodliwy, gdyby miał alkohol i później tylko coś tam innego. Więc widzicie, jak zobaczycie alkohol w glicerynę, to też ten tonik nie powinien być jakoś tak bardzo szkodliwy. No, chyba mówiłam, że właśnie ma tak długotrwałe działanie, penetruje nam super skórę. Często właśnie w mydełkach glicerynowe, chyba w organiku. Ogólnie dużo można spotkać w mydełkach glicerynowych. To są zazwyczaj takie fajne mydełka, które wiecie, są krojone z całej tej takiej wanienki, wyleciało mi słowo, jak to się nazywa. Ale są krojone nożem na gramy i zazwyczaj one mają tam zatopione jakieś fajne, czy płatki róż, czy jakieś takie fajne inne kształty, mają zatopione, to są mydełka glicerynowe. One też są polecane, one tak nie wysuszają, więc też są bardzo, bardzo fajne. I chyba wszystko Wam w sumie powiedziałam o tej glicerynie. Także nie bójmy się tej gliceryny, ta gliceryna jest spoko. Nie działa tak jak parafina, o tym Was mogę zapomnieć, nie zapycha skóry. No mówię, jak dla mnie ona jest bardzo fajna, nie unikam kosmetyków z gliceryną, jak dla mnie one są nawet pożądane, bo jeżeli widzę naprawdę zamiast glicerynę parafinę, to ja się bardzo, bardzo cieszę, bo ta gliceryna coś wnosi. I tym chyba zakończę, bo cały czas mówię, że gliceryna wnosi, ale wnosi, nie bójmy się. Wszystko jest z nią ok, możemy ją używać, stosować, przynosi nam dużo, dużo pożytku. No i ogólnie jest, jak dla mnie, ja uważam, że jest dobra, używam kosmetyków z gliceryną, jestem zadowolona, myślę, że Wy też powinniście być zadowoleni. Dobrze, to wszystko kochani, chyba się z Wami już żegnam, chociaż pewnie chciałabym do Was jeszcze gadać, bo jak ja już zacznę, to już mogę gadać, ale kończę, idę spać, ponieważ już się troszeczkę... Właśnie widzę, że mi oczy zaczynają łzawić, więc już kończę, bo mi lampa świeci, a niestety od kataru wiecie jak to jest. Więc kończę kochani, do zobaczenia, pa!